10 największych bzdur Andrzeja Dudy. Materiał opracowany na podstawie OKO.press. Andrzej Duda został laureatem największej bzdury roku 2018. Miało to miejsce 3 grudnia 2018 roku w trakcie przemówienia otwierającego szczyt klimatyczny w Katowicach. Powiedział, stanowisko nauki jest jednoznaczne, nie ma możliwości pogodzenia dalszego spalania paliw kopalnych z ochroną klimatu. Spalanie węgla oznacza emisję dwutlenku węgla, a jak przeczytamy w specjalnym raporcie, jeśli chcielibyśmy zatrzymać ocieplanie się klimatu, musimy całkowicie zaprzestać takich emisji. A warto dodać, że konkurencja była poważna, bo na przykład pan europoseł Ryszard Czarnecki stwierdził, że w Wielki Czwartek na Podkarpaciu było minus 6 stopni. Wielki Czwartek. Kampania wyborcza 2020 Duda chyba za wszelką cenę chciał ją przegrać. Otóż pan prezydent porównał swoich przeciwników politycznych do złowrogiego koronawirusa, który zabił na świecie grubo ponad 500 000 ludzi. Jakby pozazdrościł Jarosławowi Kaczyńskiemu, który tuż przed wyborami parlamentarnymi dehumanizował uchodźców, twierdząc, że roznoszą choroby bardzo niebezpieczne i dawno niewidziane w Europie. Duda sięgnął po epidemiczną metaforę w Krakowie 21 czerwca 2020 roku, wychwalając politykę PiS. Nie robiliśmy tego, co nasi poprzednicy. Przecież oni podwyższyli podatek VAT, podwyższyli wiek emerytalny, przeciwko czemu protestowało całe polskie społeczeństwo. Wbrew ludziom to zrobili, a ja działałem przez te 5 lat dla państwa, dla ludzi. W 2015 roku, kiedy przejmowaliśmy władzę od PO-PSL, bezrobocie wynosiło 9%. W najgorszym momencie pandemii wzrosło do 6%, czyli było niższe niż kiedy oni rządzili. Byli gorszym wirusem niż koronawirus. Najpierw Rzeczpospolita, potem Fakt wyciągnęły na światło dzienne decyzję Andrzeja Dudy o częściowym ułaskawieniu mężczyzny skazanego za to, że znęcał się nad partnerką i gwałcił córkę. Decyzja Dudy umożliwiła skazanemu legalny powrót do wspólnego mieszkania ze swoimi ofiarami. Fakt opisał rzecz po swojemu. Dał duże zdjęcie Dudy i krzyczący tytuł trzymał córkę, bił po twarzy, wkładał jej rękę w krocze. Panie prezydencie, jak pan mógł ułaskawić kogoś takiego? Na wiecu w Bolesławcu Duda zareagował na okładkę tabloidu w tabloidowy sposób, jakby przede wszystkim chciał nakręcić emocje. Niemcy chcą wybierać w Polsce prezydenta. To jest podłość. Ja się na to nie zgadzam. Dzisiaj mamy kolejną odsłonę niemieckiego ataku w tych wyborach. Bezpardonowej, brudnej kampanii, tym razem skierowanej przeciwko mnie. Boleję nad tym, ale liczę się z tym, że będę brutalnie, kłamliwie, oszczerczo atakowany. Tak wypowiedział się na temat Faktu Duda. No akurat wiecie, ten wątek antyniemiecki w kampaniach PiS-u już jest klasyka. Był przecież dziadek z Wehrmachtu Tuska, czy też Polska nie potrzebuje od Niemiec lekcji demokracji, jak to powiedział Kaczyński. Na wiecu Wykońskich Duda wydał zdumiewającą opinię o szczepionkach. Powiedział, jeżeli chodzi o szczepionkę, absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych i osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Słowa te są właściwie cytatem pewnego świra, który jakimś cudem dostał się do Sejmu, a mianowicie Grzegorza Brauna. Ten wolnościowy odruch antyszczepionkowy to oczywiście był ruch wycelowany w Konfederację i tych wszystkich świrów, do których nikt wcześniej nie chciał się przyznawać. Dopiero w momencie, gdy okazało się, że faszyzm naprawdę w Polsce istnieje i jest cholernie dobrze rozbudowany, zarówno Duda, jak i Trzaskowski postanowili zdobyć tych wyborców. Duda zdecydował się właśnie powiedzieć o szczepionkach. Na wiecu wyborczym w Brzegu 13 czerwca 2020 roku Duda mówił o LGBT. Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie. To jest po prostu ideologia. Przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię. To był bolszewizm. Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neo-bolszewizm. Duda stwierdził, że ogólnie nie powinniśmy aż fiszować się ze swoją seksualnością i każdy powinien pozostać z nią w ukryciu. W odpowiedzi na to Jack Denel, wyautowany gej,
znalazł zdjęcie schowującego się Dudy ze swoją żoną i podpisał: mój wzwód jest lepszy niż twój. Podczas pogrzebu ofiar represji stalinowskich w sierpniu 2016 roku Andrzej Duda postanowił połączyć promocję żołnierzy wyklętych z oskarżaniem całej III Rzeczypospolitej i rządzącej w niej elit, które rzekomo wymazywały pamięć o żołnierzach wyklętych. Proszę Państwa, o ile do 1989 roku rządził ustrój tych samych zdrajców, którzy zamordowali Inkę i Zagonniczyka, to przecież po 1989 roku teoretycznie nie. To jak to się stało, że trzeba było 27 lat czekać, by Polska mogła pochować swoich bohaterów? Odpowiedź na retoryczne pytanie Dudy jest prostsza, niż by się zdawało. Pogrzeb odbył się 27 lat po odzyskaniu przez Polskę suwerenności, dlatego, że ciała Inki i Zagończyka odnaleziono dopiero w 2014 roku, a ich tożsamość potwierdzono dopiero w 2015 i 2016 roku. Czyli w sumie to nie PiS odpowiada za odnalezienie naszych polskich bohaterów, tylko PO. Także wiecie, strzał w kolano. O żarówkach. Prezydent wypowiedział się w październiku 2018 roku w Berlinie na forum polsko-niemieckim. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego Unia Europejska zabrania tego, zabrania tamtego. Dlaczego na przykład w sklepie nie można w tej chwili kupić już zwykłej żarówki? Można kupić tylko żarówkę energooszczędną. Nie wolno kupić, bo Unia Europejska zakazała. Po pierwsze, takie zwykłe żarówki można kupić, a po drugie, żarówki mają być dowodem na niedosyt demokracji, na deficyt demokracji w Unii Europejskiej, narzeka wielu analityków, ale przykład został wyjątkowo źle dobrany. Duda wyraził to raczej rytualne dla eurosceptyków utyskiwanie, że cokolwiek Bruksela zrobi, nawet jak najsłuszniej, to musi być dyktat i zamach na suwerenność narodu. Będąc w sierpniu 2018 roku w Auckland, Duda wylewnie dziękował Nowej Zelandii za przyjęcie w 1944 roku uchodźców, polskich sierot w liczbie 733. Mimo trudności, jakie niosła II wojna światowa, mimo tego, że nie przelewało się nikomu, Nowa Zelandia podzieliła się z tymi małymi Polakami tym, co miała. Mogli przeżyć i później się tutaj realizować. Polacy chcieli przyjechać do Nowej Zelandii i zdecydowali się na życie tutaj. To była ich decyzja, to zupełnie co innego niż przymusowa relokacja, czyli przymusowe przywiezienie do kraju i zmuszenie do tego, by w nim przebywać, bo to jest zniewolenie. I nie tyczyło się to żadnych wywózek na Syberię, ale tyczyło się to imigrantów z Bliskiego Wschodu. Defilada Niepodległości, 15 sierpnia 2018 roku. Duda powiedział: tutaj na przedpolach Warszawy 98 lat temu zdarzył się cud nad Wisłą. Owszem, z całą pewnością był tam na pewno element cudu. Ludzie wierzący powiedzą: Pan Bóg stanął w obronie Polski, Matka Najświętsza wsparła swoich chłopców, swoje dzieci, żeby mogli się obronić przed sowiecką czerwoną nawałą, po to, żeby mogli obronić wolność, niepodległość, ale przede wszystkim obronić chrześcijaństwo i życie. Tak. Przede wszystkim to bitwę warszawską wygrał Stalin, bo dzięki temu, że udało się rozgromić wojska Trockiego, ten mógł dobrać się do władzy i wojska Trockiego udało się rozgromić tylko dlatego, że Stalin zamiast pomóc Trockiemu pod Warszawą, zmienił kierunek natarcia. 2 grudnia 2016 roku OKO.press ujawniło, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace przygotowawcze do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Duda skomentował: wskazywałem, że u nas ta regulacja dotycząca przemocy jest bardzo dobra, funkcjonuje i jest egzekwowana. Przyjmowanie dodatkowych regulacji jest niepotrzebne, bo w Polsce to działa. A jeśli przestanie działać, to co wtedy? Przepraszam. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym odcinku, co myślicie o poczynaniach w aktualnej partii rządzącej. Zapraszam Was na kanał Światowa Historia i Instagrama Światowej Historii. Trzymajcie się. Cześć.